Urząd Pracy w Policach realizuje dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierowane do dużej grupy bezrobotnych oferują możliwość zdobycia doświadczenia i szansę na zatrudnienie. Pierwszy projekt dotyczy bezrobotnych do 30 roku życia, a drugi po 29 roku życia. W ramach obu urząd finansuje staże i szkolenia zawodowe, dotacje i refundowane stanowiska pracy. Działania te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W roku bieżącym w zasadzie już ponad 60-70% środków, blisko 70% środków finansowych zostało zaangażowanych. Natomiast dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. Wolnymi miejscami, zwłaszcza jeśli chodzi o szkolenia zawodowe, zapraszamy osoby młode do 30 roku życia, ponieważ tu dla nich przede wszystkim mamy to wsparcie. Organizujemy zarówno szkolenia indywidualne, a więc takie, które w ramach których osoba bezrobotna przychodzi, pojawia się w urzędzie i wskazuje i konkretny temat szkoleniowy konkretnego pracodawcy, z którym już nawiązała wstępną współpracę. W najbliższych tygodniach Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje również szkolenia grupowe dla pracodawców poszukujących pracowników. Wydaje nam się bardzo interesujące z punktu widzenia możliwości podjęcia zatrudnienia. Dwa szkolenia zostaną zorganizowane, to będą wózki, operator wózka jezdniowego i spawanie w metodzie 135-136. Oba tematy szkoleniowe cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i przede wszystkim pracodawców, co jest istotne i ważne. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących bezrobotnych, którzy mogą skorzystać ze szkoleń. W grupie powyżej 30 roku życia są preferowane osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i z niskimi kwalifikacjami. Co do zasady, generalnie zdecydowaną większość osób pojawiającą się w urzędzie jesteśmy w stanie objąć wsparciem, gdyby się zdarzyło, że faktycznie osoba nie spełnia jednego z wymienionych kryteriów. Mamy jeszcze Fundusz Pracy i tymi środkami jesteśmy w stanie objąć wsparciem wszystkich chętnych zainteresowanych. Szkolenie dotyczące wózków jezdniowych ma trwać miesiąc, a spawalnicze 2 miesiące. Oba rozpoczną się prawdopodobnie we wrześniu. Po ich zakończeniu Urząd Pracy wskaże pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem wyszkolonych pracowników.